Obywatel wjeżdżający do Chin w czerwonej koszulce z napisem PROPAGANDA da do prześwietlenia swoją czerwoną walizkę. W niej czerwone konwersy reakcji. Zgubiwszy się w zakazanym mieście, zostałem rasistą. Wołałem w duchu: białe twarze! Białe twarze! Moja biała flaga biura tęczowego! Dzień wcześniej jedna z nas, jedna z biura białej flagi, powiedziała: oni nas zaleją. Nie mamy dyscypliny. Karnie czekałem przy wyjściu. Powitałem swoje białe twarze. Niezalany krwią, bez bladej mordy, bez zmrużonych zaślepi. Puer pachnie kiblem albo błotem, twierdzi mama. W kraju herbaty nie ma w każdej knajpie puera białej, zielonej, lepszej. Nie ma w spożywczakach znaleziska. Parzę w hotelu puer w kulce, przywieziony z Polski, a do Polski z Chin. Listki zatykają klozet. Taka kultura herbaty w kraju. O, lepsze herbaty kosztują więcej niż w Polsce. Wszystko kosztuje podobnie. Upada mit kraju herbaty. Upada mit taniego kraju. Nie widać szwalni. Nie widać obozów pracy. Nie widać w powietrzu piasku z pustyni Gobi. W oczy nie kole, acz w gardło drapie. Terakotowa armia nie wzrusza ramionami. Jak ponoszę dłużej ten plecak podręczny, też przestanę. Maitreya nie wzrusza ramionami. Nawet na widok Kwana, ni awatara. Angielskie przemowy bankomatów Dzięczu do polskiej karty. 21. Jest za późno, by zrealizować transakcję. 8:00. Jest za wcześnie, by zrealizować transakcję. Moja racjonalna przemowa do swojego cienia. Jest za wcześnie, by realizować transakcje, mając żółte zaskórniaki. Prognoza cienia. 8:00. Mam zasoby. 21:00. Mam zasady. No więc tam mamy naszą herbaciarnię na górze, a tak to wygląda, jak się z niej wyjdzie. Tak, oni są przyzwyczajeni do tłoku. 10 razy przecisną się między wami, wokół was. Zapomnijcie o europejskiej delikatności i uprzejmości. Radził pilot. Spróbujmy. Na przykład
na starym mieście w Szanghaju, gdzie most do najsłynniejszej herbaciarni tonie w lodowcu. Od razu widać, kto tu jeździł PKP, kto niemal zawsze miał miejsce w PKP, bo niemal zawsze jako pierwszy trzeci wsiadał do PKP. I kto przez PKP stracił kolor w 10 włosach? Gdy do tej herbaciarni szedł Bill Clinton, drogę torowała mu siła imperializmu. Gdy do tej herbaciarni szedł Władimir Putin, drogę torowały mu jak wyżej i czarny pas. Gdy do tej herbaciarni szła Indira Gandhi, drogę torowała jej siła duchowa ahimsy. Ja musiałem uciec się do PKP i dotarłem ekspresem. Przemawiam teraz z herbaciarni w samym centrum Starego Miasta w Szanghaju. Oczywiście mnie nie widać, bo takie jest światło. Na dole jest dziki tłum ludzi. Tu w samej herbaciarni nie, zamówiłem sobie puer oczywiście. Ponieważ mamy taki czas, wreszcie mamy taki czas, że można pójść do herbaciarni i nie tylko oglądać ją z zewnątrz, czyli mamy 1,5 godziny dla siebie. Potem będzie kolacja, na którą mam podobno dostać wegetariańskie pierożki. Będzie miło. No i już mam. Nawet dostałem to. Ja oczywiście od razu pomyślałem, że to są jajka jakieś przepiórcze, więc mówię, że nie, on mówi, że to oliwki. Tylko, że ja wcale głodny nie jestem. Jeszcze po obiedzie, już niedługo będzie w sumie kolacja za 1,5 godziny, za 2 godziny. Zapomniałem wspomnieć, że... w tej herbaciarni słaby ten puer na razie. Spróbujemy go wzmocnić. Bardzo delikatny znaczy. Że w tej herbaciarni bywały bardzo sławne osoby, na przykład wskazywano, że był Putin, Clinton i Indira Gandhi. A teraz jestem ja. Wielki mur, o którym można coś powiedzieć, nie jest prawdziwym wielkim murem. Zakazane miasto, o którym można coś powiedzieć, nie jest prawdziwym zakazanym miastem. Pagoda dzikiej gęsi, o której można coś powiedzieć, nie jest prawdziwą pagodą dzikiej gęsi. Groty smoczej bramy, o których można coś powiedzieć, nie są prawdziwymi grotami smoczej bramy. Klasztor Shaolin, o którym można coś powiedzieć, nie jest prawdziwym klasztorem Shaolin. TWNKKMSZGH, o których można coś powiedzieć, nie są prawdziwymi TWNKKMSZGH. Piotr, o którym można coś powiedzieć, jest Piotrem turystycznym. Piotr, o którym można coś powiedzieć, jest Piotrem turystycznym. Piotr, o którym można coś powiedzieć, jest Piotrem turystycznym. Piotr, o którym można coś powiedzieć, jest Piotrem turystycznym. Ja powiem do tych wszystkich, którzy nie mogą to być, a jestem w ich imieniu, że ich pozdrawiam i życzę im, żeby to zobaczyli, wleśli tutaj. Jak po tylu dniach mieszkania w hotelach z emanującą chaosem walizką moje poczucie feng shui domu mogło zostać tak wyostrzone? Podróbki tych wierszy na rynek europejski można zamówić na papierze ryżowym.
Aby uzyskać chińską torturę we warunkach domowych, sącz te wiersze po kropelce z kranu, jakbyś czekał na herbatę. Tom Dao, które z ust wychodzi, przaśne jest i bez smaku. A mówi dokładnie i nie dla poklasku. Dlatego to, co osiąga, nie opuszcza go. Kto nie sprzeniewierza się swemu miejscu, ten trwa. Bez wychodzenia z domu można znać świat. Dlatego mędrzec zna go bez wypraw. Piotr Sobolczyk. Urodzony w roku małpy w godzinie konia w żywiole metalu. Arabski punkt astrologiczny popularności. 17 stopień barana. 7 kwietnia. W adolescencji małpa zlazła do ludzi z drzewa samotulenia i, korzystając z okazji, przeraziła ich opowieściami obrzydliwymi. Zbliżając się do średniowiecza, flirtowała z alchemią, usiłując wyhodować sobie homunculusa. Na suku w Damaszku, a może na Dżema Elfna, wytargowała uśmiechniętą maskę i kolorowy haft, który następnie wciskała umiejącym się targować jako dywan Pierrota. Urodzonym w znaku smoka, kota, szczura i innych, a chcącym zostać małpą, doradza w obstrukcji insługi. Wdrapując się na katedry, skacze niedościgle. I Ching dla małpy arabsko-chińskiej. 41. Sun. W pełnej artystycznego wdzięku biedzie jest jej bardziej do twarzy niż w nudnym, rutyniarskim komforcie. Lubi zjeść kolację przy świecach, nawet jeśli talerz będzie pusty.